to dance for one shot, and I go running, run away then back for more. I know what this is headed, it's all too familiar. Don't even feel conflicted, don't need to see any clearer. We try to escape from the bottom of a bottle, too late, already awake. I know I will get carried away. Tastes like sugar, gets me high. One sip, I wonder why. Gonna be a blurry night till tequila sunrise. Dzień dobry dziewczyny i chłopaki, witam was bardzo serdecznie, wiosennie i zimowo. Wiosennie zrobiło się u mnie w domu, bo tulipanki po prostu rozkwitły i są przepiękne. Ja lubię jak są takie bardzo mocno jeszcze nierozwinięte te pąki, bo wiem, że wystarczy jeden dzień w domu i jest po prostu prześlicznie. W ogóle uwielbiam żółte tulipany, znaczy uwielbiam też różowe, uwielbiam białe i czerwone, ale na wiosnę te żółto-zielone po prostu mają takie energetyczne jakieś przesłanie. Chociaż śnieg za oknem dzisiaj był dość znaczny, ale już stopniał i znowu mamy błoto, więc ja po owsiance, którą jadłam drugi dzień pod rząd, bo jest szybka, bo jest pyszna, no i to chyba wystarczające argumenty. Kawę oczywiście już piłam, więc teraz mam sok pomarańczowy. Wasze zdrówko i obyście zdrowi byli, bo nadciąga jesienno-zimowa plucha. Słuchajcie, ale u mnie dzisiaj, o Jezu, jakoś mi kwaśno się zrobiło, bo jadłam cukierka. Miało być tak pozytywnie, nie? Nie, no słuchajcie, zima z wiosną się przeplata, zdrowe nie ze zdrowym też. Nie ze zdrowym. Zdrowe nie ze zdrowym. Nieważne. Jeśli chodzi o zdrowie, to dzięki uprzejmości jednej z was znowu mam coś nowego, ale coś bardzo, bardzo zdrowego, co pomaga zachować zdrową skórę na przykład. A jest to olej z nasion wiesiołka tłoczony na zimno. Jeszcze nie piłam, więc dopiero tutaj, wiecie, świeżynka, taki malutki, około 40 zł. I to jest firma Oleofarm. Także tutaj jest tylko 100 ml, no to myślę, że tak wiecie. Szybko się skończy, ale jedna z was napisała mi na Instagram, pozdrawiam cię kochana, że właśnie jeśli chodzi o takie sprawy torbieli, ale nie tylko, bo z tego co poczytałam sobie tutaj o tym oleju, to jest po prostu skarbnica zdrowia i dobrych składników. On właśnie jest też fajny na torbiele. Tak wspomagająco, więc pomyślałam, zakupię. No, także oprócz witaminy A i E ma też kwasy omega-6. I wiecie, tak sobie wcześniej wygooglowałam o tym oleju, więc on jest też fajny na bóle reumatyczne, na odporność bardzo, bardzo dobrze działa. Układ krążenia, proces trawienia, poziom cholesterolu, na problemy skórne, na trądzik. W ogóle, słuchajcie, on jest po prostu na wszystko. A mówił, że jak jest coś na wszystko, to jest do niczego. No ale w tym przypadku to jest chyba niemożliwe. No i właśnie na różne takie, wiecie, zmiany. Więc myślę, że tak wspomagająco z tą maścią powinien dać radę. Ale maść, jak już jesteśmy przy tym temacie, jest bardzo niewydajna. Słuchajcie, ja już jestem, za chwilę będę w połowie opakowania. Fakt, że smaruję 3 miejsca, no ale. Ale ucieka, bardzo ucieka. I jeszcze jak już byłam po ten olej, to zakupiłam sobie też olej rycynowy, który ja uwielbiam. I fajnie, bo w takiej dużej buteleczce, w dużej pojemności, bo wcześniej miałam taki mini. On jest bardzo tani, około 10 zł. 100 gramów tutaj jest tego oleju. I słuchajcie, on jest fajny do wszystkiego. On świetnie właśnie pomaga na takie suche placki, które ja tutaj mam, no od alergii też od mycia. Na rzęsy nie daje, ponieważ ja nie potrzebuję długich rzęs. Jak wiecie, ja w ogóle rzęs nie maluję. No czasem mi się zdarza. Chociaż miałam taki krótki okres, że przez
jakiś czas malowałam, ale wiecie, ja, mnie jest to w ogóle niepotrzebne, więc ja nie muszę mieć długich rzęs i tak dalej. Natomiast on też jest bardzo dobry na właśnie torbiele i też dużo o nim słyszałam. W zasadzie to się wszystko zaczęło od tego oleju, później tak gdzieś tam po drodze znalazłam ten krem fiołkowy. Także no, takie nowości u mnie. Myślę, że same takie pozytywne i zdrowe, nie? Byle tylko ta zima się skończyła, przyszła wiosna, bo słońce pomaga też na wiele naprawdę problemów. I skórnych też. No dobra, także co Wam chciałam powiedzieć? Ja dzisiaj już ugotowałam zupę, tak hello, Wy pewnie też, ale ja ugotowałam zupę w takim wielkim garze, taką dobrą, którą bardzo lubi mój Artur, żeby miał na wyjazd do słoików, ale zrobiłam w takim wielkim garze, że myślę, że dla nas na jutro też coś niecoś zostanie. No, jest bardzo dobra ta zupka, zaraz Wam pokażę, jak wygląda, a słuchajcie, jest tak syta i tak pyszna, jak sobie zrobicie na dwa dni, to trzeba przy niej trochę postać, bo trzeba trochę pokroić, posmażyć, ale kolejny dzień możecie po prostu nic nie robić. Słuchajcie, jest taki mały problem, bo przyszłam tutaj sobie z Wami pogadać jeszcze. Chciałam Wam coś pokazać, coś co znalazłam w Biedronce dzisiaj. Ale Brunek jest obok mnie, no i on zawsze jest, tam go trochę widać. Ale wiecie, Brunek ma dzisiaj jakieś rewolucje żołądkowe i cały czas mu się tak głośno przelewa, znowu coś musiał zeżreć. On to jest po prostu świnia jak ja. Taka świnia na wszystko. I wiecie, dopadnie coś czego nie może. No i potem jest cały dzień akcji, nie? Ale jemu się tak przelewa, że ja muszę o tym powiedzieć, bo to będzie chyba słyszeć, będziecie słyszeć na filmie, więc to będzie lipa. No, a jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że ten poprzedni właśnie olej rycynowy to taki maniuni, o, ale on jest taki wydajny. Więc myślę, że to większe opakowanie będzie o wiele lepsze. Słuchajcie, zanim Wam pokażę, co fajnego dorwałam dzisiaj w Biedrze, bo dzisiaj byliśmy na sekundkę w Biedrze, no to mam jeszcze taki sos. I ja Wam kiedyś pokazywałam taką musztardę, tylko później wyrzuciłam o to i nie wiedziałam, jaka jest firma, a bardzo dużo osób mnie... przesadziłam. No kilka osób, ale to jest, wiecie, bardzo dużo, bo ja czytam komentarz: Aniu, co to za musztarda? Aniu, co to za musztarda? Aniu, co to za musztarda? A ja nie wiem, co to za musztarda. Wiecie, o co chodzi. I to jest z tym razem sos cigański, proszę Państwa, to jest taki bardzo pyszny. I to jest nadwarciańskie specjały. Nadwarciańskie specjały. Takie. A ja sos cygański uwielbiam. I kiedyś w takich sklepach jeszcze z Połem, one jeszcze gdzieniegdzie są, były takie sosy cygańskie. Różne były tam, jakieś takie, srakie, owakie, ale te cygańskie były najlepsze. Więc jak to będzie takie dobre, to będzie super. No musztarda z tej... czekajcie, nie? Musztarda jest po prostu pyszna. To jest taki sos musztardowo-chrzanowy. Dobra, przechodzimy do pyszności. Boże, ludzie, dorwałam to po prostu. Zara robię na deser. Budyń, ale taki. Czy Wy widzieliście taki budyń? Jak nie, to już widzicie. Jeszcze nie jadłam, ale już polecam. I to jest co? Budyń z posypką, to jest śmietankowy z posypką Lyona, a drugi mam z posypką KitKata. To jak te lody w maku, nie? Kurde, słuchajcie, ja lubię na przykład budyń na zimno. Do tego na przykład bita śmietana. Przepadłam. Dupa teraz już się nie odchudzi do wiosny, także mam tu kilka sztuk więcej, bo stwierdziłam, że no... Gdzie to odłożyć? Nie, bo wiecie co, mam taki koszyczek, bo w tym koszyczku mam jeszcze cukry i one też były w Biedronce. Nie wiem, jakie ja Wam wcześniej pokazywałam, czy z Delekty, ale na pewno było inne opakowanie, ale idą święta i te cukry Wam się przydadzą, bo one są pyszne. Mam cukier z dodatkiem wanilii, migdałowy i cytrynowy, bo takie były. No, więc słuchajcie, a propos świąt, to chciałam Wam powiedzieć, poszło, że ludzie już po prostu, wiecie, już narzekają, ceny w sklepach, o Boże, ile trzeba będzie wydać, słyszałam rozmowę. Dodatkowo też w radiu słyszałam taki tekst, że wiecie, że no znowu będą kredyty, ludzie się zadłużają, no Boże, jak drogo, Panie, jak drogo w tych sklepach. Panie, ale święta
mogą być skromne. Można sobie zrobić, wiecie, ja rozumiem, że jest duża rodzina, to się inaczej zupełnie jakby, bo mnie się łatwo mówi, ale można nie stawiać wszystkiego na, mówiąc kolokwialnie, chlanie, żarcie, pakowanie 10 sałatek na stół. Można zrobić skromniej. Jeśli kogoś nawet stać, to fajnie, ale po co iść w to jedzenie? Po co robić tyle? Jest tyle dni i tyle tygodni i tyle miesięcy w roku, że naprawdę można to sobie rozdzielić. A sałatkę to sobie można zrobić na tygodniu. Nawet. Tak, taka rozpusta. No dobra, słuchajcie, i mam coś, za czym po prostu poluję od dawna. W zasadzie odkąd oglądam Wyspę Miłości, zawsze, ale to zawsze, teraz ci, którzy oglądają, to wiedzą, jest rek brunek. To brunek. Przynajmniej mam na kogo zwalić, wiecie jak to jest. Zawsze jest ta reklama. Ja jak to widzę, jest godzina 22:10. Szlak mnie trafia, bo mam takiego smaka, no takiego i w końcu dorwałam. To jest nowość, znaczy przynajmniej dla mnie. I to jest fantazja, jak ona jest leciutka, jakby tam nic nie było. No to już czuję, że pojadłam. Ja bym takie, wiecie, zjadła ze trzy. Zobaczcie, co to jest. Ta jest z nadzieniem karmelowym. A, i ta też. Bo tam jeszcze reklamują z czerwonym. Także takie fantazje mamy. Taka fantazja moja. No i co tu jeszcze mam? A, i z nowości mam jeszcze takie góralki. Bo takich jeszcze nie jadłam. Nagie. Góralki nagie. Kremowa wanilia. Ale one są ciemne. Ja kocham góralki. Kocham, uwielbiam. Takie zwykłe też wzięłam, nie? I jeszcze mam Prince Polo. No i tyle. Także zrobiłam takie zapasiki. Ale wiecie, co jeszcze kupiłam? Kupiłam coś, o co mnie bardzo dużo osób pytało i teraz tego nie ma u mnie na filmie. Aniu, jak ty dajesz te ziemniaki na talerz? Bo ja przez wiele, wiele, wiele miesięcy na kanale, jak wam pokazywałam obiad, to u mnie ziemniaki zawsze leżały w kulce i jeszcze miały taki dołek. I ja miałam łyżkę i ta łyżka mi zaginęła. Miałam czerwoną, teraz mam... nie wiem, turkusową. Ja po prostu nabieram ziemniaki, nie? Na talerz, a tą stroną przyciskam na środku i wychodzi mi taki fajny dołeczek, gdzie można na przykład nalać sosu albo nasypać koperku. To jest łyżka do porcjowania. Ogólnie do lodów też może być. No. Także taki sprzęt wam polecam. W ogóle kolor mi nie pasi, nie? W ogóle mi nie pasi, ale to jest tylko łyżka do ziemniaków, więc nieważne. No dobra, dziewczyny, chłopaki. Także jeszcze takie mini zakupy, same dobroci. Co, myślę, że czas najwyższy iść, odpalić gary i zrobić płótyń. No i tak jak powiedziałam, mamy deser. Deser wygląda jeszcze lepiej niż się zapowiadał, bo ja dorzuciłam sobie borówki. I teraz to już mi się na 100% kojarzy z lodami z maka, bo moja ulubiona wersja jest właśnie z borówkami. Kiedyś były borówy. Także słuchajcie, wygląda pewnie lepiej niż smakuje, bo budyń jak budyń, nie? Wiadomo, łyżeczka jest potrzebna. A tutaj na stole mam jeszcze kaszę jaglaną, z której zamierzam zrobić coś dobrego. Uwielbiam, już nie z warzywami, ale uwielbiam z powidłami. Tu jest jeszcze marchewka do schowania, sporo bananów i takie oto owoce. O, ostatnio napotkałam w Biedronce przepyszne gruszki, miękkie. A na drugi dzień robią się takie super soczyste i takie, wiecie, że nie są takie twarde, tylko takie, no. Awokado musi jeszcze chwilę poleżeć, mango i grejpfrut do koktajlu. A tam z tyłu krem garnier, bo nie było mojego z Biedrony.